Niedzielne rozgrywki były finałem siatkówki plażowej mężczyzn o puchar prezydenta miasta Zamość. Głównym celem turnieju była popularyzacja zdrowego stylu życia i miłego spędzania czasu wolnego. Wcześniej rozegraliśmy 3 turnieje, łącznie startowało 12 drużyn. Dzisiaj spotkają się 3 najlepsze. No, dzisiaj gramy, finał gramy tutaj nad Zlepem w Zamościu, na plaży. Piękna atmosfera, piękna walka, zawodnicy walczą o medale, puchary. Podczas rozgrywek najlepszą drużyną okazał się Trefl w składzie Grzegorz Płatek i Maciej Nowaliński. Drugi stopień podium zajęli Krystian Gałan oraz Jakub Dębski z reprezentacji pierwszego zespołu Zamojskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Piłki Siatkowej. Trzecie miejsce zdobyli natomiast Dominik Łuczka i Patryk Kuziela z drugiego zespołu reprezentującego Zamojskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej. To jednak nie koniec zmagań. Jak zapowiada Krzysztof Przenniak, już w najbliższą niedzielę nad Zamojskim Zalewem odbędzie się finał siatkówki plażowej kobiet.